Jutro już niemal w całym kraju spadnie deszcz, którego tak bardzo oczekujemy. Na chwilę zrobi się chłodniej. Witam Państwa, Marzena Słupkowska. Od południa nasunie się niż znad północnego Adriatyku z frontami atmosferycznymi, a to oznacza wspomnianą zmianę pogody. Popada i przejdą burze. W nocy początkowo w województwach północnych zanikające opady, natomiast od południa w głąb kraju będzie wędrowała strefa deszczu. Lokalnie na Śląsku, w Małopolsce, a nad ranem również i w centrum popada dość mocno. I od 8 do 11 stopni, w rejonach podgórskich zaledwie 6-8, a cieplej do 12-13 gdzieniegdzie na krańcach wschodnich oraz na ziemi lubuskiej. Wiatr na południowym wschodzie silniejszy. W poniedziałek będzie padać w centrum i na północnym wschodzie do 10-15 litrów wody na metr kwadratowy. Na krańcach zachodnich i południowych możliwe burze. I od 13 stopni nad morzem oraz w rejonach podgórskich do 20 na Suwalszczyźnie. Wiatr nad morzem w Karpatach oraz w czasie burz dość silny. Ciśnienie spada. We wtorek deszcz miejscami na północy oraz na południowym zachodzie i do 22 stopni na Podkarpaciu. W środę pogodnie na północnym zachodzie. Poza tym dużo chmur i miejscami popada i zagrzmi. I od 14 do 25 stopni. Podczas mocniejszych padów maksymalnie 9. Wietrznie nad morzem, w górach oraz podczas burz. W czwartek popada na wschodzie, w piątek na zachodzie i południowym wschodzie, a w sobotę pogoda jak na zamówienie. Będzie cieplej i punktowo spadnie deszcz. Życzę Państwu przyjemnego wieczoru i do zobaczenia.